Po nieudanych zaręczynach blondwłosa nauczycielka szuka sposobów na sfinansowanie operacji powiększenia piersi, aby przyciągnąć bogatego partnera. W John Adams Middle School dyrektor Wally Snur gromadzi kadrę nauczycielską, aby pożegnać się ze swoją koleżanką, Elizabeth Halsey, która zrezygnowała z pracy z powodu zbliżającego się ślubu. Następnie mężczyzna wręcza odchodzącej nauczycielce bon upominkowy w imieniu pedagogów jako gest pożegnalny. Wkrótce potem wykładowczyni wygłasza mowę pożegnalną, w której nieszczerze twierdzi, że będzie tęsknić za swoimi uczniami i współwychowawcami. Później Elizabeth szybko wycofuje się z miejsca parkingowego, prawie uderzając w szkolny autobus. Następnie pędzi w kierunku eleganckiego domu swojego narzeczonego. Ale kiedy dociera na miejsce, kobieta widzi swojego partnera, Marka, ze spakowanymi torbami i czekającą przyszłą teściową, panią Pubich. Mężczyzna zamierza zakończyć związek po odkryciu, że była nauczycielka wykorzystała 16 tysięcy dolarów z jego pieniędzy. Podczas ich rozmowy starsza kobieta wtrąca się, sugerując, że jej przyszła synowa nie kocha naprawdę swojego syna i chce go tylko dla pieniędzy. Gdy pani Pubich pyta Elizabeth, czy zna datę urodzin Marka, blondynka udaje obrażoną. Kiedy jednak uświadamia sobie, że urodziny jej partnera wypadają tego samego dnia, kłamie, że o tym zapomniała i w pośpiechu wręcza bon podarunkowy jako prezent na ostatnią chwilę. Jednak ta reakcja tylko utwierdza mężczyznę w decyzji o zakończeniu zaręczyn. W rezultacie żądna złota kobieta wyraża obawy o to, gdzie będzie mieszkać w przyszłości. 3 miesiące później Elizabeth ponownie aplikuje jako nauczycielka. Pierwszego dnia poznaje swoją żywiołową koleżankę Amy Squirrel, która czuje się zasmucona z powodu zerwanych zaręczyn. W odpowiedzi ponownie zatrudniona kłamie i dzieli się informacją, że odkryła swojego partnera w łóżku z kimś innym. Choć energiczna nauczycielka wita ją z powrotem, ta reaguje apatycznie. Następnie instruktorka udaje się do swojej klasy i siada na biurku. Przeglądając czasopismo, okrąża klatkę piersiową gwiazdy pop, ujawniając swoje pragnienie uzyskania dokładnej figury. Nagle nauczycielka o łagodnym głosie Lynn Davis zaprasza Elizabeth na obiad, a ona zgadza się, ponieważ nic jej to nie kosztuje. Podczas posiłku blondwłosa nauczycielka mówi, że szuka męża. W odpowiedzi uprzejmy wykładowca zapewnia ją, że spotka wspaniałego faceta. Zdesperowana kobieta zdradza jednak, że chce poddać się zabiegowi powiększenia piersi, by być bardziej atrakcyjną dla zamożnych mężczyzn. Tego wieczoru Elizabeth udaje się do baru w nadziei na znalezienie zamożnego potencjalnego partnera. Kończy dzieląc się drinkami z atrakcyjnym mężczyzną o imieniu Jason. Chociaż początkowo się dogadują, urażony instruktor nagle odchodzi, gdy oświadcza, że chce zostać terapeutą zajęciowym, tak jak ona. Następnego dnia nauczycielka, wciąż odczuwając skutki kaca, pojawia się na zajęciach. Siedząc przy biurku, liderka uczniów Sasha Abernathy oferuje jej ciasteczka w ramach miłego gestu. Następnie, w stanie zamroczenia, nauczycielka instruuje siódmoklasistów, aby obejrzeli film Stand and Deliver, aby mogła się trochę przespać. Podczas obiadu, nauczyciel WF-u Russell Gettys podchodzi do Elizabeth i zaprasza ją do wspólnego spędzenia czasu. Kobieta jednak odmawia, wskazując, że nie umawia się ze współpracownikami. Kilka sekund później Amy podchodzi do blondwłosej nauczycielki i konfrontuje ją z tym, że nie nadzoruje uczniów podczas obiadu i pozwala im oglądać film pierwszego dnia po powrocie do szkoły. Entuzjastyczna nauczycielka proponuje wprowadzenie kilku lodołamaczy, ale kobieta na kacu odrzuca pomysł i wymyśla wymówkę, by wyjść. Idąc korytarzem, Elizabeth zauważa przystojnego Scotta Delacourt, nauczyciela na zastępstwie, który wydaje się zagubiony podczas poszukiwania przydzielonej mu klasy. Podczas ich spotkania podziwia jego drogi zegarek, co skłania nowego nauczyciela do podzielenia się informacją, że jego rodzina zajmuje się zegarkami. Słysząc to, zdesperowana kobieta staje się zaintrygowana swoim bogatym kolegą. Przesłuchuje go i dowiaduje się, że właśnie wyszedł ze związku z Catherine, kobietą o oszałamiających rysach twarzy. Widząc zdjęcie byłej dziewczyny, instruktorka czuje się bardziej zmotywowana do poddania się operacji powiększenia klatki piersiowej i udaje się do kliniki, aby zapytać o cenę. Nie ma jednak wystarczających oszczędności, by uiścić opłatę w wysokości 9300 dolarów. W poszukiwaniu funduszy Elizabeth zwraca się do swojego ojca i byłego narzeczonego, ale jej próby okazują się nieskuteczne. Zwraca się również do swojego współlokatora Kirka, mając nadzieję na pożyczenie pieniędzy, ale ten informuje ją, że nie będzie w stanie zapłacić miesięcznego czynszu. Następnego dnia w szkole zdesperowana instruktorka pozwala swojej klasie ponownie obejrzeć film. Po zakończeniu lekcji zauważa, że jeden z jej uczniów, Garrett, próbuje podejść do swojej pięknej koleżanki z klasy, Chase. Kilka sekund później Sasha podchodzi do Elizabeth, informując ją o weekendowej imprezie myjni samochodowej. Nastolatka mówi jej,
że w zeszłym roku zebrali 6 tysięcy dolarów. Zdesperowana, by zarobić pieniądze, nauczycielka zaczyna rozmawiać z Wallim, udając, że łączy ich wspólna pasja do delfinów. Następnie ujawnia swoje zainteresowanie nadzorowaniem imprezy myjni samochodowej dla siódmoklasistów. Kiedy dyrektor informuje Elizabeth, że Amy jest odpowiedzialna za to od 2 lat, instruktorka nalega, aby jej koleżanka miała przerwę, aby mogła ją przejąć. Słysząc to, mężczyzna akceptuje jej prośbę. W dzień myjni samochodowej nauczycielka przyjeżdża w prowokującym stroju i myje pojazdy, aby przyciągnąć więcej klientów. Nagle pojawia się Scott i ona zaprasza go na drinka, ale on odmawia. Po imprezie podejrzliwa Amy zauważa instruktorkę liczącą zarobione pieniądze. Kilka dni później rozentuzjazmowana wychowawczyni wchodzi do męskiej toalety i informuje Wally'ego o możliwości zdefraudowania przez Elizabeth pieniędzy z myjni. Jednak dyrektor odrzuca jej oskarżenia, podkreślając potrzebę konkretnych dowodów. W rezultacie żywiołowa nauczycielka mija swoją koleżankę na korytarzu i rzuca jej złe spojrzenie. Podczas lekcji Elizabeth, sekretarka szkolna, wchodzi do sali, aby rozdać testy wstępne do stanowych testów standaryzowanych, o czym niezaangażowana nauczycielka nie wiedziała. Po wyjściu sekretarki, blondwłosa instruktorka przeprowadza egzamin. Później w stołówce Lynn i Elizabeth pełnią dyżur podczas obiadu. Nagle Scott wchodzi do środka i wita się z nimi. Aby odbyć prywatną rozmowę z przystojnym nauczycielem, leniwa instruktorka prosi koleżankę o przyniesienie mleka. Jednak w momencie, gdy udaje jej się stworzyć okazję, Amy niespodziewanie podchodzi do nich i żartobliwie porusza plany zdesperowanej kobiety dotyczące powiększenia klatki piersiowej. Upewniając się, że nauczyciel algebry to usłyszy. Dowiedziawszy się tej informacji, Scott komentuje, że jest zwolennikiem wyboru, wierząc, że każdy powinien robić to, co czyni go szczęśliwym. Nagle usprawiedliwia się, aby wziąć udział w zajęciach, co skłania nauczycielkę do towarzyszenia mu w przydzielonym mu pokoju. Tego wieczoru Elizabeth spotyka się z rodzicami swoich uczniów na konferencji. Niespodziewanie matka Saszy wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że nauczycielka skupia się na oglądaniu filmów, zamiast przygotowywać uczniów do nadchodzących standardowych testów. W swojej obronie leniwa nauczycielka podkreśla, że szkoła zatrudniła ją ze względu na jej umiejętności dydaktyczne i wyjaśnia, że stosuje różne techniki multimedialne. Po udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie, Elizabeth nagle kończy spotkanie. Gdy przygotowuje się do wyjścia z pokoju, podchodzi do niej ojciec Morgana i oferuje dodatkową gotówkę w zamian za poświęcenie jego synowi większej uwagi w nauce. W rezultacie blondynka podchodzi do innych rodziców, oferując swoje usługi korepetycyjne za dodatkowe pieniądze. Następnie zaczyna dorabiać na boku, aby zarobić więcej na operację powiększenia klatki piersiowej. W ciągu następnych kilku dni napięcie między Elizabeth i Amy nasila się. Aby zdobyć serce Scotta, żywiołowa nauczycielka podarowuje mu jego ulubioną książkę. W międzyczasie Sasza przyłapuje blond instruktorkę na zażywaniu nielegalnych leków w jej samochodzie, co skłania kobietę do poinformowania ucznia, że ma receptę od lekarza. Następnie podarowuje jej ciasteczka na święta. Przed opuszczeniem nastolatki Elizabeth radzi jej, aby przestała ubierać się jak kongresmenka. W odpowiedzi liderka uczniów poprawia ją, mówiąc, że aspiruje do bycia prezydentem, choć nie jest pewna swojej ścieżki kariery. Słysząc to, leniwa nauczycielka zapewnia ją, że nie musi podejmować decyzji dotyczących kariery w jej wieku, sugerując, że może skończyć w pracy, której początkowo nie wybrała. Podczas przyjęcia bożonarodzeniowego Russell podchodzi do Elizabeth i zaprasza ją do wspólnego szaleństwa. Ona jednak zostawia go i tańczy ze Scottem. Wkrótce potem nauczyciel na zastępstwie prosi ją na korytarz, aby mogli porozmawiać na osobności. Podczas rozmowy instruktor algebry wyznaje blondynce swoje uczucia do Amy. Słysząc to, informuje go, że entuzjastyczny nauczyciel interesuje się kobietami i wykorzystuje go tylko dla swoich pieniędzy. Kiedy Scott czuje się rozczarowany, Elizabeth próbuje go pocieszyć, sugerując, że mogą znaleźć inne osoby na randkę, gdy zakończy operację klatki piersiowej. Następnie nauczyciel ze złamanym sercem podchodzi do Russella i przyjmuje jego wcześniejsze zaproszenie. Wraz z Lynn udają się do szkolnej sali gimnastycznej po nielegalne leki. Po tym, jak współczująca nauczycielka je wypróbowuje, zostawia swoich 2 przyjaciół samych. Podczas dalszej rozmowy obaj nauczyciele otwierają się przed sobą. Nauczyciel gimnastyki ujawnia, że kiedyś aspirował do bycia profesorem wychowania fizycznego na Harvardzie, gdy był młodszy, ale ostatecznie cieszył się swoją rolą w gimnazjum. W odpowiedzi Elizabeth spekuluje, że w poprzednim życiu mogła być niecnotliwą osobą, co doprowadziło ją do zostania nauczycielem. Słysząc to, Russell zaprasza ją na drinka podczas ferii zimowych, ale ona się waha.
Nagle nauczycielka gimnastyki szuka potwierdzenia planów blondynki dotyczących powiększenia klatki piersiowej, stwierdzając, że nie ma nic złego w jej obecnych cechach. W świąteczny dzień Elizabeth próbuje się odurzyć, ale jej zapalniczka przestaje działać. Po tym, jak zdała sobie sprawę, że sklep monopolowy jest zamknięty, natknęła się na swojego ucznia Garetha i jego mamę, Melody, która zaprasza ją do spędzenia z nimi świąt. Po przyjęciu zaproszenia, blondwłosa nauczycielka dołącza do rodziny swojego ucznia na kolację. Po posiłku Gareth dzieli się romantycznym wierszem, który napisał, wyznając, że jest on przeznaczony dla jego koleżanki z klasy Chase. Jednak słysząc to, kobieta daje swojemu uczniowi motywującą rozmowę, ostro podkreślając, że jego śliczna sympatia może nie podzielać tych samych romantycznych uczuć. Po feriach zimowych Elizabeth wraca do klasy i pozwala siódmoklasistom oglądać filmy, podczas gdy sama oddaje się alkoholowi. Po zajęciach Lynn zaprasza ją na występ zespołu nauczycielskiego Period 5, ale ona początkowo się waha. Kiedy jednak odkrywa, że Scott jest członkiem zespołu, nagle nalega, by tam pójść. W Cowboy Place Saloon leniwa nauczycielka pije z kolegami Russellem i Lynn. Podczas gdy nieśmiała nauczycielka próbuje tańczyć z innym chłopakiem, nauczyciel gimnastyki zaprasza blondynkę do spędzenia czasu. Kiedy ona się waha, mężczyzna zapewnia tylko, że będzie ją dalej prosił, co skłania ją do życzenia mu szczęścia. Podczas występu zespołu Period 5, Scott śpiewa oryginalną piosenkę, którą napisał dla Amy, która również jest obecna w programie. Po uświadomieniu sobie, że się spotykają, Elizabeth zaczyna czuć się niepewnie, myśląc, że żywiołowy nauczyciel ma lepszą klatkę piersiową niż ona. Podczas jazdy do domu Lynn próbuje ją pocieszyć, kierując ją, by bardziej skupiła się na zostaniu najlepszym nauczycielem, aby wygrać premię. Słysząc to, blondwłosa nauczycielka wciska hamulec i dopytuje o szczegóły. Jej koleżanka informuje ją, że instruktor z klasą o najwyższej punktacji otrzymuje $5700, a Amy wygrywa co roku. Zdeterminowana, aby otrzymać premię, Elizabeth dostosowuje swoje metody nauczania, co zaskakuje jej uczniów. Zaczyna wykładać na poważnie, stosując nawet niekonwencjonalne quizy i recytacje dla siódmoklasistów. Później tego samego dnia Amy i Scott dzielą się historią o odkryciu etiopskiej restauracji w pokoju nauczycielskim, kiedy blondwłosa nauczycielka nagle przybywa z źle zapiętą koszulą. Po tym, jak ich koleżanka naprawia swoje ubranie, Scott chwali ją za zmiany, które wprowadziła w swojej klasie, chwaląc jej pasję do nauczania. Następnie entuzjastyczna nauczycielka wypytuje Saszę o metody nauczania Elizabeth i odkrywa, że blondwłosa nauczycielka obejmuje tematy niebędące częścią oficjalnego programu nauczania. Następnie Amy prosi liderkę uczniów o więcej informacji, obiecując jej w zamian dodatkową ocenę. W rezultacie nastolatka ujawnia, że przyłapała swoją instruktorkę na zażywaniu nielegalnych leków. Dowiedziawszy się o tym, żywiołowa nauczycielka zgłasza to Wally'emu, który nie wierzy jej, ponieważ nie ma wystarczających dowodów. Nagle dyrektor pokazuje jej figurkę delfina, którą podarowała mu Elizabeth, sugerując, dlaczego myśli dobrze o blond instruktorce. Kiedy Amy wskazuje, że blondwłosa nauczycielka manipuluje nim, dyrektor szkoły odrzuca to, wskazując, że jest po prostu zestresowana i przytłoczona. W międzyczasie Elizabeth sprawdza pracę swoich uczniów i czuje się rozczarowana ich niskimi wynikami, co skłania ją do rzucenia testów w nastolatków. Po zwolnieniu klasy instruktorka podnosi podręcznik do testów stanowych i zdziera adres z okładki. W ciągu następnych kilku dni blondwłosa nauczycielka nie uczestniczy w zajęciach, pozwalając Scottowi być zastępcą nauczyciela siódmoklasistów. Obmyśla plan zdobycia odpowiedzi na testy stanowe z bieżącego roku, aby wygrać premię. Elizabeth zdobywa lek nasenny, a następnie zakłada perukę Amy, by udawać reporterkę. Następnie kontaktuje się z Karlem Halabim, urzędnikiem odpowiedzialnym za standaryzowane egzaminy. Udaje jej się umówić z nim na spotkanie w celu omówienia uprzedzeń rasowych w testach i prosi o wgląd w zestaw testów na dany rok. Słysząc to, zgadza się na prośbę, ale zauważa, że może ją dostarczyć dopiero po przeprowadzeniu egzaminów przez szkoły. W odpowiedzi pretensjonalna pisarka mówi, że potrzebuje tego wcześniej z powodu napiętego terminu, jednak profesjonalista zwraca uwagę, że broszura jest niejawna. Aby go rozluźnić, Elizabeth zaprasza mężczyznę na drinka. W ramach swojej strategii zwabia Karla, by zabrał ją do swojego biura. Tam potajemnie podsuwa mężczyźnie środek uspokajający. Gdy mężczyzna jest już nieprzytomny, kobieta otwiera szafkę z aktami i zdobywa podręcznik do testu. Mija miesiąc i Wally ogłasza, że John Adams Middle School może znaleźć się w 5% najlepszych szkół w stanie. Następnie przyznaje Elizabeth premię, co oszokuje Amy. Po zdobyciu pieniędzy Elizabeth udaje się do kliniki, aby zapłacić za operację powiększenia piersi. Następnie wpada do klasy Amy,
pociera jabłko liśćmi trującego bluszczu, a następnie umieszcza je na biurku, na którym znajduje się naklejka „Nauka jest zabawna”. Później roześmiana nauczycielka widzi owoc na biurku, myśląc, że umieścili go tam jej uczniowie. Po podziękowaniu klasie ugryzła jabłko. Podczas szkolnej wycieczki do Springfield Amy nie może w niej uczestniczyć, ponieważ ma pęcherze na twarzy, co przeraża dzieci. Korzystając z okazji, Elizabeth siada ze Scottem w autobusie. Blondwłosa nauczycielka potwierdza, gdy nauczyciel na zastępstwie pyta, czy jest podekscytowana operacją. Pozostawiona sama w szkole, entuzjastyczna nauczycielka bada pokój swojej koleżanki. Zamienia biurko Elizabeth na swoje własne i wzywa ślusarza, aby otworzył dolną szafkę. Kiedy w końcu udaje jej się ją odblokować, w środku znajduje podręcznik do testu. Następnie Amy składa wizytę Karlowi i pokazuje mu dowód tożsamości Elizabeth, co prowadzi go do przyznania, że rzeczywiście jest dziennikarką, z którą miał kontakt. Kiedy konfrontuje go z tym, że dał blondynce podręcznik, broni się, twierdząc, że dostarczył tylko cytaty do jej artykułu. Ta informacja sugeruje, że leniwa instruktorka ukradła podręcznik. Później, pełna zapału nauczycielka zgłasza swoje odkrycie Wally'emu, który zostaje przekonany do ponownego sprawdzenia wyników uczniów w celu weryfikacji. W międzyczasie Elizabeth rozmawia ze Scottem podczas wycieczki do muzeum i udaje jej się spędzić z nim intymny czas tej nocy. Podczas ich prywatnej chwili, blondynka dzwoni do Amy, aby ta otrzymała wiadomość głosową z ich zmysłowymi dźwiękami. Wkrótce potem blondynka natyka się na Russella w holu i zaprasza go na drinka, ale dziwnie odmawia. Następnego dnia, podczas wycieczki do Lincoln Memorial, Amy przybywa i publicznie wzywa blond nauczycielkę za kradzież podręcznika do testu i spanie ze Scottem. Następnie informuje ją, że następnego dnia spotka się z dyrektorem i kuratorem. Później tego samego dnia Elizabeth wraca do domu i płaci Kirkowi za szantażowanie Karla. Po spotkaniu z profesjonalistą daje mu kopertę zawierającą jego wyraźne zdjęcia w zamian za milczenie. Tymczasem blondwłosa nauczycielka czeka przy biurku na spotkanie. Nagle sekretarka wchodzi do pokoju, aby ją zawołać, ale czyta naklejkę „Nauka jest zabawna” na jej biurku. Kiedy się o tym dowiaduje, zdaje sobie sprawę, że Amy zamieniła ich biurka. Podczas spotkania Karl Halabi przybywa i informuje, że kłamał w swoim oświadczeniu sprzed kilku dni, wskazując, że nigdy nie spotkał Elizabeth w żaden sposób. Usprawiedliwia się, że używa nielegalnych leków, co czyni go niewiarygodnym. Po wyjściu profesjonalisty rozczarowana Amy domaga się ponownego testu. Blondwłosa nauczycielka argumentuje jednak, że bycie podejrzliwym wobec uczniów, którzy poświęcali się i uczyli do egzaminów, jest niewłaściwe. Elizabeth wyjaśnia, że ciężko pracowała dla swojej szkoły i uważa się za niedoskonałą. Dodaje, że nie ma idealnych nauczycieli, sugerując nawet, że niektórzy używają nielegalnych leków. W rezultacie dyrektor i kurator zezwalają profesjonalistom na zbadanie terenu szkoły w celu znalezienia nielegalnych substancji. Jednak pies weszący idzie w kierunku pokoju Amy i znajduje tabletki w ukrytym schowku dolnej szafki, co prowadzi do aresztowania nauczyciela. Później, w pokoju nauczycielskim, Wally zbiera kadrę i ogłasza przeniesienie Amy do innego okręgu z powodu tego, co się stało. Energiczna nauczycielka z uśmiechem cieszy się z możliwości pracy w jednej z najgorszych szkół w stanie. Wkrótce potem Scott podchodzi do Elizabeth i proponuje, aby zaczęli od nowa, ale tym razem ona go odrzuca. Następnie udaje się na salę gimnastyczną, aby poprosić Russella o podpisanie jej rocznika i zapisuje jego numer na wypadek, gdyby potrzebowała liftingu po operacji klatki piersiowej. Później nauczyciel WF-u wyjaśnia, czy jego kolega nadal będzie uczył w przyszłym roku, co skłania go do potwierdzenia. Wyczuwając, że ją podrywa, blondynka podkreśla, że nie będą parą, sugerując, że może mieszkać w dziwnym miejscu z przerażającym współlokatorem. Mężczyzna poprawia ją, wspominając, że mieszka z 4 psami. Kiedy zaczyna z nim flirtować, informuje ją, że jest już w związku, co powoduje, że kobieta się cofa. Jednak chwilę później wycofuje swoje oświadczenie, wskazując, że tylko się drażnił. Nagle pochyla się i całuje go. 3 miesiące później Elizabeth wraca do szkoły i zwierza się Lynn, że nigdy nie przeszła operacji klatki piersiowej. Wyjaśnia, że już jej nie potrzebowała, ponieważ kogoś poznała. Idąc dalej, zauważa uczniów siedzących na ławkach i zaprasza chłopaka w pelerynie do swojego biura, ujawniając, że pracuje jako doradca zawodowy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.